wicemistrzowie świata Europy, trzecie miejsce i czwarte miejsce Europy i świata, tak ja mówię, że to jest personalnie na pewno najsilniejszy zespół na świecie, ale jest to też zespół, z którym już parę razy grałem, jest to zespół chimeryczny bardzo, z którym jeśli się trafi na jego słabszy dzień, no to można wygrać. Mogę tylko obiecać tyle, że na pewno oddamy całe serce i walkę na parkiecie i będziemy się starać, bo wiadomo, że stoimy pod trochę wyjściowo troszkę gorzej niż Hamburg, bo gramy pierwszy mecz w domu, ale z drugiej strony może nam to pomóc. Aczkolwiek no, cieszę się, że jadę do Niemiec, dlatego że wiem, że będziemy lecieć jednym samolotem, nie będzie żadnych przesiadek, nie będzie żadnych dojazdów autokarami, nie będzie ta podróż trwała 12 godzin czy 11 nawet samolotami, tylko 2 czy 3 godziny i to jest na pewno jakiś plus. Mam nadzieję, że będziemy grać na tej hali, na hali Color Line Arena, gdzie też jest rozgrywany Final Four Pucharu Niemiec. Mi się wydaje, że już na jedną tą, to jest 1.16, tak się nazywa, 1.16 to mi się wydaje, że termin się, 1.8 to termin się znajdzie na hali Color Arena, bo warto na pewno zobaczyć tą halę, bo jest, mi się wydaje, że zaraz obok hali w Mannheim, Rhein-Neckar Löwen jest to najbardziej, chyba najładniejsza hala w Niemczech i najbardziej taka reprezentacyjna. Że to jest bardzo podobny zespół do Rhein-Neckar Löwen, choć mi się wydaje, że jeszcze personalnie troszkę lepszy niż Rhein-Neckar Löwen. Tylko tyle, no a pokazaliśmy, że z Rhein-Neckar Löwen potrafiliśmy walczyć, jakby nie nasze głupie błędy, byśmy wygrali z nimi mecz w domu i to my byśmy wyszli z 3 punktami z konfrontacji z Rhein-Neckar Löwen, dlatego Hamburg jest też do przejścia. Z punktu widzenia logistycznego to będzie chyba dla nas najłatwiejszy na razie wyjazd, bo prosty lot. Nie wiem, czy Warszawa, Hamburg, czy nawet Kraków, Hamburg, lotnisko w mieście, czyli blisko do hali, jest niedaleko. Także myślę, że tu akurat stracimy jak najmniej czasu stracimy, jeżeli chodzi o te straty takie podróżowe. No dla nich trochę na pewno dolecenie, nie wiem, czy oni będą latywali też przez jakoś swoim samolotem, czy jakim, ale raczej myślę Warszawa tutaj te kilka godzin, więc myślę, że też nie będą narzekali. Najciekawsza para z tego, co słyszałem, to jednak Barcelona-Zagrzeb. To jest taka historia, jednak te 15 tysięcy tej hali z Mistrzostw Świata robi wrażenie, prawda? Ale Hamburg spisał się tam znakomicie, szczególnie w pierwszej połowie.